Cześć, jest Renegans, Mister 19. Witam was w piątej turze kampanii z Medievala 2 na modyfikacji Bullet Steel jako Anglia, drugi sezon Medievalka. W momencie jesteśmy oblegania Rennes, gdzie Francuzi ich wypierdzielają stąd, bo mamy tutaj dobre siły, mamy elitę, normalnych żołnierzy, milicję, uczciwą, trzech generałów. Katar, wiadomo. I też będziemy przemieszczać się w stronę Kerenavorn, jak to było w tamtej poprzedniej kampanii, poprzednim sezonku. Ostatnio podpisaliśmy prawa handlowe z Francuzami, idziemy właśnie do Niemców. Pięknie. Idziemy dalej w stronę Duńczyków w takim razie. Tomorrow's journey planned out. Mogę też poczekać, aż mi misję zrobię na tych Francuzów, ale dobra. Dobra. Tu jest nasz kupiec. Na chwilę obecną siedzimy tutaj, dopóki nie znajdziemy lepszych materiałów do handlu. I co? Co w ogóle... Ostatnio czytałem o tych wyspach. Są wyspy Rekinie. I one po upadku Francji zostały okupowane przez Niemców. I one były niemieckie do ostatnich dni wojny. Mimo że alianci już tutaj lecieli aż tu, to one dalej były niemieckie. Dalej to był niemiecki garnizon, który poddał się dopiero w maju 1945 roku. Poddał się wtedy, ponieważ no, wtedy skończyła się wojna i doszli do meldunki, że mają się poddać i tyle. Wcześniej jakoś się nie poddali, albo po prostu alianci o nich zapomnieli. I też garnizon, nie wiem, po prostu coś Niemców nic by nie zrobił, więc... Poważnego dla aliantów. A cyna? Cyna ile tutaj? 74, a ty tu zarabiasz 100, no to nieważne, o czym my gadamy. Dobra. W takim razie, tura. Weźmy tych. Weźmy tych. Tych do Nottingham. Tych uczników jeszcze potrzymamy jedną turę. Tu są dobre oddziały. Dismounted Mailed Knights. I oni byli z Winchester, wzięci? Nie, z Londynu. A ja ich nie mogę werbować. Nie, Dismounted... Nie, to nie są ci. No, to muszę uważać. Muszę uważać na ten oddział, bo on nie może zostać uszkodzony w takim razie. Za bardzo. Tak, mam... Kurwa. Katar zatkane. Przepraszam. Mam katar. Zajebane gardło. I idę do pracy normalnie, ponieważ iść dlaczego? Jestem pierdolnięty. Nie biorę L4, bo jadę na festiwal historyczny. I nie chcę, żeby było coś gadane na ten temat. Co tu będzie? Jeszcze tak, tu będzie 3. To tu będzie dobra. Dobra armia będzie wzięta. Okej. Okay. Welsh Spearman. Archer Militia to jest ta sama co u nas. 443 to jest ta sama? Chyba lepsza nawet. No lepszą macie. My chyba doświadczonych mają bardziej. Tak, dobra. 443 Gwent Raiders Spear Militia, Levy Archer. To są trzy oddziały łuczników, ja ich kawalerią rozmiotę. General z kawalerią, po prostu zmijcie mi ich z powierzchni ziemi. Ale jakąś armię też potrzebujemy normalną pieszą. Tu nic nie mamy. Tu jest nasz członek rodziny Robert III Kurt Gez. To jest bardziej niemiecki mod. Znaczy, on jest rosyjski, ale pisany bardziej Niemczyzną, widzę. Tytoń. Czy my tytoń chcemy handlować? 47, nieważne. Czekolada. 0. Nie, bo bym już coś widział fajnego tutaj na tych terenach, co możemy handlować. Nie! Kurwa, zjebałem. Zapomniałem, że lewym. O Boże, dobra, za turę tam pójdziemy z powrotem. Też jest sporo katolików, więc na chwilę obecną jest ok z katolicyzmem. Tutaj w Europie tu jest mniej. Tu jest mniej. God's servant.
Francuzi jakieś armię już tworzą, niestety. Musimy się zabezpieczyć w następnych turach. Jesteśmy doradcą. Norman House, Duke of Normandy, Lord of Ken. Okej. Okay. W razie tura. Ja się napiję wody. Żeby nie było. A oni idą zdobyć tam drugie. I już zdobyli drugie. Okej. Okay. Okej, okay. W takim razie zobaczmy, jak to będzie dalej. Znaczy początkowe te, pamiętajcie, początkowo książę litewski nie żyje. Początkowe wszystkie te, wszystkie, no. Titan Knight, kto? Jeden z was, okej. Okay. Hail my king, assembling a mighty host of your troops. I trzy oddziały stąd. I ruszamy na Carnarvon. Ty wracasz tutaj zarabiać, bo widzę, że już spadek pieniężny jest duży. Niby będziemy mieli więcej hajsu na tym turze, w skarbcu. Czekaj, bo to jest potencjalne przewidziane dochody 1500. No dobra. Tu Francuzi ciągle się zbierają. Tura do kapitulacji, więc zaraz będą atakować nas. A nie, bo to jest Ile-de-France, to jest jedna prowincja, tu jest inna prowincja gdzieś... A, tu się zaczyna, ale to zdobyli Flandry, widzę, dobra. Okej, okay, czy widzę, że porty dolatują. To jest port jeszcze. Okej, okay, ale dyplomata do Duńczyków. Tu będzie miasto gdzieś, albo tutaj przejdziemy. I teraz tak, czy coś do budowy? Oczywiście, że do budowy trzeba tutaj... Londyn najbardziej się... Winchester. I teraz tak. O Boże, ceny tych budynków są bardzo fajne. Do utrzymania porządku plus 10 zdolny do udoskonalenia oddziału okrętów. Ile to kosztuje? 3900. Dobra, daj ten kamieniołom. York też jest dobrze zarabiającym miastem. Zróbcie te są mile tutaj, tylko że ty nie masz portu. Ale do ładu publicznego to jest dobrze, więc okej. Okay. Albo nie, zamiast Yorku tutaj tu. Też można kamieniołom zrobić, właśnie. Większe pieniądze. Okej, okay, przygotujmy się w takim razie na to, że będzie bitwa. Ogólnie to stricte nasz... Skąd tu się wzięła szkocka królewna? Nasz tekstury na mapie są wzięte tak same jak z poprzedniej gierki, więc mogą być na niektórych no, znajome. I one bardzo fajnie wyglądają z tą modyfikacją, bo pamiętajcie, dana modyfikacja zmienia również wygląd papki. O, poddali się! O Boże! To fajnie, zrobiliśmy cel. 4000 florynów jest nasze. 9 w populacji, produkcji, dobra. To teraz tak. Kogo my tu zostawimy? To ciebie na pewno nie możemy zostawić. Jesteś Anglikiem i Francuzem. Okej. Okay. Masz 16 lat. Heir of England. Jesteś następcą tronu? Tak, ty jesteś następcą tronu. Okej. Łaski. Okej, okay, w takim razie... Mam mniej generałów, nie oszukujmy się. Jednego z was bym wziął. Fleet ready, sire. Hail my king. Thank you.
Ciebie wyźmiemy. Hail my king! With honor, sire. Taking the troops ashore, sire. Pójdziesz tutaj. My zaraz wyjdziemy stąd. Tylko się Francuzi wyniosą od razu. Nasz wieżyczkowy. Idziesz tutaj. Wieżyczka. Pyk. Idziesz tutaj na granicę, pójdziesz tu strzelić wieżyczkę kolejną. Tu jeszcze przydałaby się wieżyczka, więc... Pójdź tutaj, strzel wieżyczkę. Okej. One są tańsze, więc mogę nimi strzelać na lewo i prawo. A chcę widzieć, co się dzieje w kraju. Przybliżmy sobie mapkę. Nie potrzebujemy takiej wielkiej. Oczywiście nasz dyplomata. Without is there something I can do for you? We accept it. Dobra. To idziemy. Jest akcja Norwegów tutaj? Norwegów. Norwegowie. Jest Norwegów. Zejdziemy do Norwegii. W takim razie. Yes, sire. Tomorrow's journey planned out, sire. Wy w takim razie idziecie pod Kerena. Karnavorn. We shall engage. Okej. Panie Baldwinie, pójdziesz tutaj. My tą armią wyjdziemy stąd, pójdziemy, rozdzielimy ją do Khan i tutaj. Myślę, że kawaleria pójdzie do Khan. Czy my jesteście niezadowoleni? Do niepokój względem ostatnich działań, ale garnizon sporo robi. Okej, i zbudujmy tutaj faremki. Tak samo lecimy sobie budowa od razu w terenach rdzennej Anglii, żeby to rozbudować bardziej. Weź tutaj ten kamieniołom też zrób. W Yorku zróbcie coś tańszego. Bread Market, też kolejny kamieniołom. Napierdzielmy tych kamieniołomów ile się da i tutaj też zrobimy sobie kamieniołom. I to pozwoli nam zrobić, to będzie więcej dochodu z podatków, które nie będą aktualnie widoczne, ale możemy udoskonalić wtedy oblężnicze machiny, których jeszcze nie mamy oczywiście, ale będziemy mieli. No i też nie oczekujmy się, wojna ze Szkocją lub wojna z Francją jest nieunikniona w najbliższym czasie. Postaramy się, żeby tym razem Francja upadła pod naszym butem, a nie była stricte niemieckim papetem, który no, napierdalał nam tutaj cały czas armię pod granicą, byśmy się bali. I też może Niemcy w tej grze nie będą aż tak silni. Zobaczymy jak to będzie. Jak to będzie, co to będzie. Dobra. Też musiałbym wysłać szpiega. To jest mój szpiegus. Szpiegus. Biegł się iść do Szkotów. Zobacz co tutaj się dzieje, bo tu jest mało oddziałów, widzę. Okej, w takim razie... Tura. Zapiszmy grę. Jesteś ruszony. Rozpoczynamy ósmą turę kampanii, moi drodzy. Myślałem, że będzie bitwa, ale byłem aż zawiedziony jestem, żeby tej bitwy nie było. Tutaj pewnie sojusz podpisują. Aha, no dobra. Więc to tak, kurwa. Szkoci mnie ubiegli. Dobrze, że trzymam rezerwę. No i Francuzi też mnie atakują. No to... Wykrakałem, nie? Uciekaj stąd. Nie mogę uciec. Ale przeżyłeś, dobra. Okej. W takim razie jest pizda blada. Okej. Rozpoczynamy obronę. Uciekniemy północą im tam. Port mi zablokowali. Dobrze, że mam inne porty. I skąd wybaczcie takie armie nagle z dupy? Dobra, no to tak czy siak myślę, że Karnavorn poczeka. A my tą armią ruszamy w takim razie na północ. Okej, obleganie Yorku. Co ja mam w Yorku? Co mam zrobić? There are less and less faithful Catholics into true faith in Chester. Yes, Your Highness. On my way. Hire a priest. Aha, dobra. Hire a priest. No to hire a priest.
Co wy tu macie? Trzy oddziały. Ale jakie oddziały? Macie tu szpiega, macie Scottish Mercenaries. Widzę, że szpiedzy nie są aż tak potężni jak wcześniej, ale mogę zrobić coś takiego. A sama piechota. Ale tą kawalerią nie pokonam tego sam, więc... jednostki kawalerii tak szybko nie dojadą, ale wy też się dojedziecie. Widzę, które zaatakujecie mnie. Zrobimy coś takiego. I kawalerię stąd wyślemy do Nottingham. Okej. Któryś stąd dojedzie? Ty byś dojechał. Tutaj byś dojechał. Ale to by nic nie dało chyba. Chociaż dałoby. Dojedź tu. Do szpiega. To wszyscy, dobra. Pierwsza mniejsza bitwa ze Szkotami. Mają trzy oddziały Szkotów. Highlanderów, którzy są słabi. 12 obrony, no to nie jest aż tacy słabi. Ale to są... jednostka do walki w zwarciu, widzę. Macie w... oszczepników, okej. Okay. Tutaj trzeba się pozbyć, to jest generał. I włóczników. Dobra, włóczników będzie trzeba też się pozbyć. Mamy samą kawalerię i jeden oddział piechoty. Zapiszmy grę. Na Anglia bitwa. No i dobra, rozpocznijmy ją. Wszystkie będą dowodziły przez nas jednostki. Jak my przegramy, to ta jednostka, armia spada z rowerka cała, więc postarajmy się. Tak, rozpocznijmy najpierw tą bitwę, potem zrobimy jeszcze roszadę na południu, żeby Francuzów trochę... Francuzów trochę tam przyszpilić. Nie spodziewałem się, że bot będzie aż tak agresywny na tym modzie. Rozpocznijmy rozmieszczenie. Zobaczmy, jak wyglądają jednostki, bo w ogóle nie jestem świadomy, jak wyglądają jednostki na tym modzie. Ładnie wyglądają ci włócznicy i widać na pewno, widać te tutaj łączenia tych wszystkich kolczuk, które były łączone w tych miejscach. I kawaleria generalska też bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się, że każdy ma inną tarczę praktycznie. Tu jest nasz generał. No generał już się trochę odznacza tym, że ma pancerz bardziej późno późny niżli wczesny, tak jak tutaj panowie z kolczugami, ale dobra, on przynajmniej będzie się wyznaczał na polu bitwy. Na chwilę obecną startujemy. Przemieśćmy tych włóczników, wy od razu biec tam. Kawaleria, wszyscy biec tutaj. Wy tutaj i wy tu. Do mnie idzie? Chyba tak. Ja chcę zabić mu generała. Czy kapitana. Ładna muzyka, fajnie, podoba mi się. A przemieszcza się, dobra, na razie powoli. Czekamy na resztę kawalerii. Czarna weszła, generała? Tak. Dobra, cofamy się. Pięknie wyszło. Teraz wy... na ten oddział tutaj, na ten oddział tutaj.
Piękna szarża. Zomani? Jeszcze Zomani, dobra. Uciekać. Zomani, okej. No to teraz, dobra, tu zginęli jedyni... Dwóch? Trzech, no kilku tu zginęło tej szarży, ale dobra. To jest akceptowalna strata i teraz zrobimy sobie ładny... ładne kółeczko. Wy już w tym gącie. My sobie zrobimy ładne kółeczko, żeby zastrzeżować tą piechotę tutaj. Nie mil było na początku. Zabić ich tu. Na plecy weszli. Only half the enemy force remains. Dobra, padli. Na tamtych. Ty na tych zostań. A już ich nie ma, nie? Wtedy ludzi zostało. Na tych. Na tych. Na tych przyspieszamy. Kontynuować i wybić. Siła ciężkiej kawalerii. 17 ludzi straciłem. U was tyle było? No dobra, tamtych chyba mogę przeszkolić w Londynie. Tak, chyba tak. No zobaczymy, jak to będzie. Czy będę mógł ich przeszkolić w ogóle w Londynie? Stracić. I szpieg zabity. Okej. Okay. Świetnie. Ty wracasz tu. Ty wchodzisz tu. I wy tu stoicie. Szpiegu idziesz do północy. Wojna ze Szkocją. I sojusz z Francją. Mówiłem, że idą sojusz sobie zrobić. Okej. Tu się zrobił kamieniołom. Zróbcie tego są mila może. Zróbcie burdello. W Winchester się zrobiły. Zróbcie sobie tutaj też burdelik. I w Londynie się drogi zrobiły. Usurer. Co to jest usurer? Zwiększone ryzyko pożaru. Bo mogą być pożary. Okej. Okay. I co to daje? Handeli, handeli. To zróbcie to. Tanie jest i dobre. Dobra. I my tutaj werbować oddziały trzeba. I sergeant też bym prosił. A i teraz tak, co to jest? Tu jest jakaś armia, mogę przejść północą? Mogę przejść północą. Idziesz północą do Rennes. Ty przechodzisz do... Z częścią oddziałów fajnie byłoby przejść, bo to są oddziały kawalerii same. Co tu jest? Właśnie. Pytanie, bo my możemy to rozpierdzielać po kolei. Czyli standardowo ty przejdziesz sobie do... Ale ta armia tutaj, ja nie wiem co tu jest. Mam jakiegoś szpiega możliwego do werbunku? Kupiec... Nie mam. Samą kawalerię na południu. Samą. Nic więcej. Ta piechota poszła na północ. I czy ja chcę teraz to atakować? Takie Carnarvon. Czy ja chcę? Czy ja chcę? Bo to jest miasteczko... rebeliantów. Tu są też rebelianci i czy ja chcę to robić? Ja mogę zacząć oblężenie. To na pewno. I zobaczyć jak to będzie. Pójść na Szkotów. Wiecie co, Szkoci są teraz łatwiejszym chyba dla mnie kąskiem i pewniejszym. Więc my sobie przejdziemy tędy na Szkocję. Na chwilę obecną odpuścimy to, bo oni tak się jak nie wyjdą z tego miasta, a Szkoci mogą nam zagrozić i chcą jak najszybciej pozbyć się Szkotów. Francuzi wypuścili jeńców, okej. Okay. O, dobra. Tutaj mamy dobre siły obronne w Ren, ale w Khan jest gorzej. Tu jest jakaś armia... Dobra, wejdź do Khan. To na pewno. Wejdź do Khan. Werbują tutaj oddziały, okej. Okay.
w Ren, siedzimy tym, co mamy. Fajnie byłoby ich stąd wybić, te pojedyncze oddziały, więc zrobimy tak, że zostawiamy tego na razie. Nie, nie mamy... Blua przyszedł, dobra, to Blua zostawiamy. Będziesz się bronił. Kawalerią mogę ci bardzo łatwo mogę cię wystrzelać łucznikami, na pewno. Jak tylko będę mógł. A więc zapiszmy grę, Anglia bitwa. Kolejna mała bitewka na dzisiejszy odcinek. Widać, że nie są tchórzliwi, będą siedzieć tutaj. No zobaczymy, jak to będzie finalnie z tą kampanią, bo myślę, wydaje, że na bardzo trudnym ona będzie jeszcze trudniejsza, jak się wydaje. Na Silent Steel by wiedziałem, czego się mogę spodziewać, ale na Bullet Steel nie wiem, czego mogę się spodziewać. No, zaraz zobaczymy jednostki. Cofnijmy się. To jest tak, generałów chyba widzieliśmy, są tacy sami. A nie, każdy ród widzę ma inną jakby teksturę tych generałów. Dobrze wiedzieć. Ty jesteś królewski, no to widać, że jesteś królewski. Miecznicy. No widać kolczugi, standardowe tarcze, nie są jakby zacyś, nie mają tych tabardów. A jakby mieli te tabardy niektórzy. Podstawowi chłopcy łucznicy. Normańscy włócznicy, to już ich widzieliśmy. Lamelkowe zbroje albo ten. Tutaj też włócznicy standardowi, to ładne kolczugi. I łucznicy, milicja łucznicza. Też ładnie wygląda, tak standardowo. No i First Spearman, czyli podstawowi włócznicy, taka milicja. To tak spoko wyglądacie, taka milicja właśnie. Dobra. Teraz tak. Wszyscy łucznicy, jedna grupa, nie uciekać. Ustawimy się tutaj, bo jest ładny teren dla kawalerii. Naszej, mamy więcej kawalerii. Włócznie za wami, niestety nasza ciężka piechota staje w środek. Ok, miecznicy z tyłu do flankowania i kawaleria na jednej flance, oba oddziały. Wy się ustawiliście w lesie. Wy się ustawicie tutaj, żeby blokować kawalerię, a wy w grupie pójdziecie do przodu. Oni idą do nas. Dobra. Rozgrupuj ich. Ale łuczników ściągnij z powrotem. Biegiem. Dużego zasięgu nie macie, widzę. Gdzieś dalej będziecie stawać, tak jak ci włócznicy. Znaczy jeszcze mniejszy zasięg, nie? Dotąd. Troszkę dalej, dobra. Nie, wrócić teraz. Good tidings. The enemy general lies dead. We've sent the base cur to hell.
men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Generał Licja tutaj. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Rwać ogień. Idą za plecy, wbijamy. Dewastująca szarża, naprawdę. I walczą do końca, zanim się cofniemy. Kontynuować i wybić. I przyspieszamy. Traciliśmy 3% ludzi. Poczekamy, aż tamten wybiegnie. This is a clear victory. Też 3%. 27 osób zginęło. No trochę tych włóczników. Ale ich można zrekrutować, więc jest ok. Okej. Okay. W takim razie siedź w tych lasach. Wyślij tu tych jeszcze. Daj tu tego. Wyślij tych. No i chuj. Bo my nie wrócimy się. Dobra, siedź tu. Wy do portu. I już nic nie zrobimy w sumie. Moi drodzy, w tym momencie zakończę ten odcinek. Będę się z wami żegnał. Na razie, cześć. Do widzenia.